obejrzeniu, nie zapomnij ocenić i skomentować filmu. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, to zapraszam serdecznie do zrobienia tego. Chętnie powitam Cię również na grupie Facebook oraz serwerze Discord. Linki znajdziesz oczywiście w opisie, tak jak i inne przydatne informacje. Idziemy dziś z Wrzodem o 11.03 ze starego obozu do nowego obozu na wtorkowe lekcje akrobatyki. Nie możemy się nagadać. W pewnym momencie siadamy przy ognisku pod nowym obozem, żeby zjeść potrawkę z chrząszcza. Tam przechadzający się po okolicy członek bractwa, lekko zjarany, pyta. Ty jesteś Enoten. Próbuję dokończyć. Tak, odpowiadam z uśmiechem. To wypierdalaj stąd. Jesteś zwykłą kurwą. Jak już, to kurwą ze zwojem przyzwania wilka, więc proszę się uspokoić. Nie będę spokojny dla zdrajców śniącego. Nie jesteś wyznawcą śniącego. Wrzód w szoku zaczyna na niego krzyczeć, że ten las jest dla wszystkich i nie ma prawa tak się zachowywać tylko dlatego, że za bardzo lubi zwierzęta. Krytoszczur kawałek dalej przerażony. Nawet żaden ścierwojec nie reaguje. Konsternacja. Powstrzymuję emocje i idę do nowego obozu zgłosić całe zajście. Jednak zanim zdecyduję się wezwać najemników i wywołać wojnę między obozami, to wracam ze szkodnikami. Jeśli przeprosi, to nie będziemy wołać najemników, ale on, mimo namowy znajomych, nie zamierza. Prędzej zamieszkam w starym obozie niż przeproszę tę szmatę. Jestem dumny z tego, co powiedziałem. Szkodnik zawiadamia najemników i odprowadza mnie na moje miejsce, by zapewnić mi bezpieczeństwo. I po chwili zjawia się ten sam człowiek w towarzystwie kolegi i najemników. Ten pan chciałby pana przeprosić, a ja chętnie będę tego świadkiem. Mówi najemnik. Przepraszam, nie powinienem tak się zachowywać. Muszę się nauczyć, że każdy może mieć inne poglądy. Pan także. To było bardzo inteligentne, że pan poszedł do kopalni zdobyć Ulumuru. Chciałbym, żeby zrobił pan też coś dobrego w świątyni śniącego. Ja też szanuję pana poglądy, dopóki pan mnie nie obraża. Zobaczy pan, że będzie pan jeszcze dumny z tego, jak załatwię sprawę śniącego. Przez cały czas podajemy sobie ręce. Uścisk trwa z 2 minuty. Nie wiem dlaczego, ale czuję, że on naprawdę zrozumiał to, co zrobił i przeprasza szczerze, a nie dlatego, że zagrozili mu najemnikami czy przymusową pracą u ryżowego księcia. To jest właśnie nauka tolerancji. Może jest nadzieja dla naszej skłóconej społeczności pod barierą, skoro łysy człowiek z łańcuchem na szyi prawdopodobnie idący składać ofiary demonowi Beliara potrafi pogodzić się z tym złym, u mnie obchodzi mnie kim jestem. Dochodzimy do kopca Rudy. Czyżby cud w górniczej dolinie? Jeśli tak, to ja to kupuję. Oby było takich jak najwięcej.